Po kolejnym skoku czasowym zebrałbym zasoby. 41 tysięcy. Doskonale. I jeszcze za mało by ulepszyć jakąkolwiek zdolność, więc ruszyłbym zaraz do misji setnej. I mam nadzieję, że zanim gra zacznie oszukiwać, zdołam pokonać w końcu setną misję. Was zamrozimy. Jest niebieski mag. Jest kolejne zamrożenie. Troszkę obrażeń tutaj. Kolejne zamrożenie. Ale mam jeszcze za mało na niebieskiego maga, więc postawiłbym ciebie. Potrzebuję koniecznie zamrożenie. I mam za mało na niebieskiego maga na środek. W porządku. Jednak mimo wszystko potrzebuję na środku więcej siły ognia. A tą siłę ognia da mi niebieski mag. Kolejne zamrożenie. Zbierało się troszkę pieniędzy. Ciebie bym zamroził. Tutaj kolejny niebieski mag. Więcej beczek. Jeszcze więcej beczek. I kolejna beczka. Jeszcze jedna beczka, zamrożenie. I prawie się udało. Bonusu jest. Jeszcze jeden niebieski mak do góry. Jeden biały mak na dole. Zamrożenie. No niestety mój mag na środku padnął. Potrzebuję zdecydowanie więcej siły ognia.
bym ulepszył. Jest. Jeszcze więcej siły ognia. I tym razem będę tych magów z tyłu ulepszał. Chociaż ciebie też bym musiał ulepszyć. No, ty jesteś zagrożony tutaj. Ale mam zamrożenie, w porządku. Powinno to zadziałać odpowiednio. Więcej siły ognia do góry. Więcej siły ognia. I teraz muszę uzbierać nieco złota na ulepszenie ciebie. Więcej siły ognia tutaj. Potrzebuję zamrożenia. Jeden niebieski mak tutaj i tutaj. Nie, to było za mało. No właśnie, zginęło za dużo magów. Nieco mało złota, by ulepszyć tych magów z tyłu i tych z przodu. Zobaczmy, jeszcze raz spróbuję. Podejdźcie troszkę bliżej. Na razie wygląda dobrze. Potrzebuję więcej złota.
teraz by było wystarczająco, ale nie wiem jak długo mój czerwony mag wytrzyma. Nie. Nie najlepiej się tu przebiliście. Niedobrze. Nie najlepiej wygląda ta sytuacja z tyłu. Zdąży go zamrozić jeszcze? Nie tak, żeby oberwał od kolejnego maga. No to było dosyć niefortunne. Spróbuję jeszcze raz. Jakoś nie robi się łatwiej. Czyżby gra już w jakiś sposób manipulowała bazowymi statystykami? Niebieski mag. I postawimy ciebie tutaj jeszcze. Zawsze to jakieś dodatkowe punkty życia. Troszkę dodatkowych obrażeń. Czy powinno wystarczyć? Kolejne zamrożenie. Próbuję w ten sposób. W porządku, wygląda dobrze. Ciebie zamrozimy. I ustawię tutaj trochę beczek. Chwilkę to potrwa teraz. W międzyczasie mogę stawiać dalsze beczki. Uderzymy ciebie trochę. Ciebie bym zamroził, bo chcę więcej siły ognia. Thank you.
jeszcze dodatkowa beczka. Więcej niebieskich magów. Troszkę bym was zawrzącił. Dwóch policjantów się znalazło na środku. Jeden niebieski mag niech stanie tutaj na dole. I kolejne zamrożenie. Poziom dla ciebie. Nowe zamrożenie jest. Odrobinę więcej i poziom dla ciebie będzie. Tych panów bym sobie zamroził. Troszkę potrzebuję do kolejnego ulepszenia. Tak więc na każdej linii mam teraz jednego ulepszonego niebieskiego maga. A ja oczywiście chciałbym ich ulepszyć. Wszystkich na danej linii. Na większej siły ognia. Tego pierwszego też uleczymy wkrótce poprzez ulepszenie. One nie powinny być problemem. No właśnie. Te zombiaki też nie. Ale pojawią się ci. Co robią wielokrotne obrażenia? No na razie ich nie widać. Idą policjanci. No właśnie, na takich przeciwników czekałem. Ciebie uleczę. I ciebie. Zamrożenie. Ciebie bym ulepszył. Jest niebieski mak. Potrzebuję czerwonego do góry. Kogoś, kto ustoi. Jakoś przedwcześnie się to skończyło.
I spróbujmy jeszcze raz. Zobaczmy. Tak, idą nowi. Jest zamrożenie. Tutaj rzucę tyle obrażeń, ile się da. Ale mam za mało, by cokolwiek wezwać. Coś tutaj poszło już nie tak. Potrzebuję więcej złota. A nie mam tutaj czasu na zbieranie więcej. Nie mam wyboru, zrobimy to tak. To dosyć niefortunne, jeśli to ma być start. Kolejne zamrożenie. Mam nadzieję, że to był policjant, który padnął. Jakoś wraz zwolnił swoim atakiem. I nie mogę go zamrozić. A teraz jest za późno. Nie, nie uzyskam wystarczającej ilości obrażeń. Wygląda na to, że gra już manipuluje statystykami zombiaków, bo nie zadziałało to tak jak zwykle. Zobaczmy. Ewentualnie powinno mi się udać ich dwa razy zamrozić. I chyba efekt nawet będzie lepszy niż poprzednio. Potrzebuję tego zamrożenia. Nie, przebili się już, a ja nie mam czym ich zatrzymać. No właśnie. To tak nie miało działać. Spróbuję jeszcze raz. Zobaczmy. Spróbujmy jeszcze raz w ten sposób.
troszkę dodatkowych obrażeń. I zaraz będę mieć zamrożenie. Ale nadal mam za mało złota, by cokolwiek wezwać. Teraz miałbym dosyć, ale muszę czekać do kolejnego zamrożenia. Czyżby się udało? Jest zamrożenie, tak czy owak. Nie, nie trafiłem pielęgniarki, a policjant był za silny czemukolwiek. Stał tak niefortunnie, że nie otrzymywał obrażeń, niestety. Lecimy dalej. Zamrożenie na dzień dobry. Bonusowych obrażeń. Może w ten sposób da się coś bardziej sensownie zrobić? Zatrzymało na chwilę i zdążyłem wezwać tutaj niebieskiego maga. I dzięki temu sytuacja wygląda znacznie lepiej. Jednego niebieskiego maga tu postawię. Ale to nie było w planie. Wy nie mieliście się tu przebić. Ten czerwony mag powinien sobie z tymi dwoma poradzić, szczególnie jak ich zamrożę. I teraz, skoro gra mnie troszkę stalkuje zmienianiem szybkości ładowania magów, ja bym sobie po prostu poczekał, aż otrzymam wystarczającą ilość złota na paru dodatkowych niebieskich magów. Skoro mechanika gry mi to umożliwia, zrobimy to w ten sposób. Tak więc dalsza część będzie nieco nudniejsza. Nie wiem, czy nagrywać wszystko, czy to przeskoczę.
bo będę teraz praktycznie czekał na odpowiednio wysoką ilość złota, żeby wzywać niebieskich magów. Chociaż w tym momencie mógłbym wezwać zaraz świtę białych magów z idealną siłą ognia. I skoro mam za sobą tyle miejsca, chyba się właśnie na to skuszę. Ciebie bym na razie zatrzymał. Będzie pierwszy mag do góry. I to będzie się w tym momencie nieco ciągło. Dlatego chyba przeskoczę do momentu, aż będę mieć nieco więcej magów. I po kolejnym skoku czasowym nazbierałem troszkę zasobów i pora przejść do dalszej części walki. Jak widać, wezwałem paru magów sobie do pomocy. A w tym momencie bym ciebie jeszcze ulepszył. Oraz ciebie, bo mogę. Jak i was pozostałych. Przodu na razie gdzie zostawię troszkę luzu. Żebym mógł ich uzdrowić, jeśli będzie trzeba. W środkowym pasie będzie mi jeszcze brakować paru magów. Jednak zaraz ich wezwę sobie. Tych magów ulepszę z tyłu. W porządku, jeszcze jeden mag. Środkowa linia ma nieco mniej siły ognia, ale zaraz to wyrównamy. Jeszcze ciebie tutaj dam. I idzie kolejna fala. Tak, to jest już całkiem dobra siła ognia. Wygląda dobrze. Ale te ciężkie czasy jeszcze nas czekają.
kwestię musiałbym zamrażać. Ten pan też jeszcze zdołał podejść i zadać obrażenia. Nie ma miejsca na więcej beczek. Poziomy tutaj z przodu, chociaż pozostali jeszcze mają dosyć sporo punktów życia. Jeszcze pieniążek leży poza ekranem. Teraz mógłbym nawet zamrozić. Troszkę dodatkowej siły ognia. Poziom. I tobie. Kolejne zamrożenie. Mocno nacierają. I udało się! Tak jest! Patrz! Drużyna ratunkowa. Helikopterem? Ratujemy magów z policją? Chyba coś tu nie pasuje. Helikoptera się tu nie spodziewałem. Znaleźliśmy to radioaktywne. Pan w skafandrze przy czarodziejach. Antidotum. Pora na injekcję antidotum zombiakowi. Dzięki Bogu, w końcu odmieniam się z powrotem w człowieka. Jesteśmy zawsze gotowi do ratowania miasta. To nie są magowie, którymi walczyliśmy. Tak więc, jak pewnie się już domyśliliście sami, uważam, że ktoś wziął gotową grę, zmienił w niej. Co tam było? Słyszałem, choćby coś było powiedziane. Tak czy owak, ktoś wziął gotową grę, zmienił w niej sprajty, zaplecze i tak dalej i sprzedaje ją widocznie jako swoją. Mimo że gra jest darmowa, to występuje w niej ogromna ilość reklam. To be continued. Tak więc gra się zawiesiła zaraz po wskaźniku to be continued. Setna misja niby jest zaliczona, ale nie dostaliśmy żadnych gwiazdek za nią. Pewnie za długi czas walki. Te 4 godziny oczekiwania na odrobinę złota. Tak więc... I nasi magowie okazali się być żołnierzami, policjantami, naukowcami, czy czymkolwiek innym. Gra daje sporo satysfakcji, jest ładnie zbudowana, ma ładne sprajty, ma muzykę, którą już słyszałem w wielu innych grach na Androida. To wszystko mówiłoby na plus tej gry, jednak nie w wypadku, gdy cała gra jest plagiatem.
O czym nas poinformowało właśnie Outro, że chodziło tam o żołnierzy. To też tłumaczy odzywki magów, zaczynając dany poziom. I samo stwierdzenie reload, przeładowanie. W wypadku broni to rozumie, ale w wypadku magów? Cóż. Ktoś się tutaj nie postarał, by to dostosować odpowiednio. No i zakończenie jest kompletnie z innej gry. Dlatego ewidentnie można stwierdzić, że ta gra jest plagiatem. Już nie wspominając to, jak bardzo trolują nas tutaj reklamy. I miałem nadzieję, że w ogóle pojawi się jeszcze zombiak. Ten znak zapytania kompletnie mnie wyprowadził w pole. Byłem pewny, że jeszcze coś się pojawi. Jest jeszcze jedna sprawa. Jest tutaj mag na ekranie logowania, którego nie ma w grze. Dlatego też myślałem, że tutaj pojawi się więcej, że tak powiem, postaci. Ponieważ obecnie mieliśmy już zestaw wszystkich postaci na poziomie 20, a na poziomie 60 chyba miałem już większość moich głównych magów na maksymalnym poziomie, a reszta było tylko dobijanie statystyk. Tak więc niezbalansowana, za szybko mamy maksymalny poziom, w dalszym etapie gry już nie było co ulepszać, no poza umiejętnościami, gdzie mogę sobie po ukończeniu gry ulepszyć jeszcze na przykład bombardowanie. Tak więc cóż mogę powiedzieć, zdecydowanie nie polecam tej gry nikomu. Chociażby z tego powodu, że jest plagiatem innej gry. Ma sporo bugów. Poza bugami, co by do nich powiedzieć. Gra się kończy, to znaczy pokazuje nam failed mission bez powodu. W wielu wypadkach, jak śledziliście wszystkie odcinki, to widzieliście, że gra, mimo że nie zginęła duża ilość magów, ani zombiaki nie dotarły do końca planszy, się sama zakończyła. Nie w formie, że się wyłączyła, po prostu stwierdziła, że misja jest niewykonana. Ewentualnie gra, której plagiatem została zrobione to, co obecnie widzimy, miała jakieś dodatkowe wytyczne dla ukończenia misji. Czego ja nie wiem, bo to, co obecnie widzę, nic mi na to nie wskazywało. Ale jest to całkiem możliwe, że była tam jakaś wytyczna, której ja nie widzę, zważając na to, że jest to plagiat. Tak więc zdecydowanie nie polecam tej gry. Nie radzę, że tak powiem, wspierać takich twórców, którzy zamiast własny produkt słabszy, próbują zrobić bardzo silny produkt na plagiat. Bo koncept gry jest znany i bardzo lubiany, jak wiadomo, na formie konceptu z Plants vs. Zombies, czyli rośliny kontra zombiaki, które zdobyło od wydania pierwszej części naprawdę ogromną popularność, bo koncept był prosty, zabawny, przyjemny do grania i właśnie na tym żeruje ta produkcja tutaj. Ewentualnie sprawdzę, kto był twórcą tej gry i odpowiedni komentarz się doda pod samą grą. A tutaj nie mam nic więcej do dodania. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Chociaż w tym wypadku do kolejnych projektów. Plant House, over and out.